Moim gościem jest Michał, który od 18 lat cierpi na schizofrenię paranoidalną. Michał przyjechał tutaj, żeby obalić mity związane z tą chorobą. Cześć Michał. Cześć. Jakie były pierwsze zwiastuny przedchorobowe? Zwiastuny są bardzo ważne, chociaż ludzie, którzy nie mają wiedzy na temat schizofrenii, to tych zwiastunów raczej nie dostrzegą. Zwiastuny mogą być bardzo delikatne, takie jak ktoś za mną chodzi, ktoś mnie obserwuje. Ty właśnie tak miałeś? Wydawało ci się? Tak, tak. Wydawało mi się, że ktoś za mną chodzi, ktoś mnie obserwuje. Później doszło do tego, że ktoś mi chce zrobić krzywdę. Jakaś niesprecyzowana osoba chce mi zrobić krzywdę. Jak to się stało, że po raz pierwszy trafiłeś do szpitala czy do lekarza? Ja nie miałem zielonego pojęcia o schizofrenii. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. A już doszło do tego, że zacząłem mieć bardzo, bardzo duże nerwy i nie wiedziałem, co mam zrobić, więc wpadłem na pomysł, że zadzwonię na policję i powiem, że chcę wysadzić blok w powietrze za pomocą kuchenki gazowej. W 3 miga przyjechali, momentalnie przyjechali do mnie do domu, nie odstępowali mnie na krok, i zadzwonili po karetkę, no i karetka zawiozła mnie do szpitala w Krychnowicach w Radomiu. Nie miałem zamiarów, żeby wysadzać bloków w powietrze. Tylko chciałem, żeby mi ktoś pomógł, ale też nie myślałem zbytnio racjonalnie, więc... A od razu zdiagnozowano u ciebie właśnie schizofrenię paranoidalną? Nie, bo na początku to ja w ogóle z lekarzami nie rozmawiałem. Trochę się wstydziłem, trochę nie wiedziałem, co się dzieje. Na pytanie lekarzy to zazwyczaj odpowiadałem, nie wiem. Nie wiem. Czyli po jakim czasie dowiedziałeś się, na co jesteś chory? To dopiero później, to minęło chyba z rok czasu. Miałem bardzo ostry atak schizofrenii, bardzo ostry. Na tyle ostry, że dostałem nawet drgawek. Na czym właśnie polega taki najostrzejszy atak schizofrenia w takiej najostrzejszej postaci? Najostrzejszej formie. Słyszy się głosy imperatywne, takie, które coś nakazują zrobić. A z tymi głosami nakazującymi jest taki problem, że zrobi się wszystko. Wszystko się zrobi. Ja słyszałem te głosy mi, moją matkę ktoś torturował. Ja słyszałem wrzask, przeraźliwy wrzask mojej matki, która została torturowana. Miałem tak ostry napad właśnie tej schizofrenii, że dostałem drgawek. Nie padaczki, bo padaczka jest co innego. Dostałem drgawek. A jak mnie przywieźli na izbę przyjęć, to byłem mutystyczny, to znaczy bezgłośny. Lekarz coś tam do mnie mówił, ale kompletnie nic nie odpowiadałem. Mnie po prostu tam nie było. Jak mnie wzięli na oddział, bo zawsze człowiek trafia na oddział tak zwany zamknięty, a ogólnie mówiąc to się, a pielęgniarki to nazywają obserwacyjnym. To potrafiłem 2 tygodnie siedzieć w kącie sali. Żaden kontakt z innymi pacjentami, żaden kontakt, żadna interreakcja na pielęgniarki i tak dalej. Ja siedziałem w rogu sali i słuchałem tych głosów przez 2 tygodnie. Miałem na przykład głosy prześladowcze. Taki był pacjent, który miał brodę, taką grubą brodę. Ja to zapamiętałem. A te głosy mi powiedziały, że ten pacjent jest ze specnazu. Taka jednostka sił specjalnych rosyjskich. I ogólnie rosyjska mafia wydała na mnie wyrok śmierci. I na przykład pamiętam bardzo dokładnie, bo był zegar nad pielęgniarkami, że tak powiem. I pamiętam bardzo dokładnie, że mi te głosy powiedziały, za 20 minut umrzesz. I ja spięty czekam, patrzę i aż mnie trzęsie, bo ja nie wiem, co się dzieje. Zaraz mnie zabiją. Ja na 100% w te głosy, co mi mówiły, uwierzyłem. Teraz na przykład jesteś w okresie remisji. Czy mógłbyś wytłumaczyć, na czym to polega? Remisja to jest zatrzymanie choroby, znaczy zatrzymanie objawów choroby. Schizofrenii nie da się wyleczyć. Ją można tylko zaleczyć. Wyleczyć się nie da. Co jest najważniejsze? To jest choroba przewlekła. Jeśli ktoś mówi, że masz schizofrenię, ale nie masz żadnych głosów, niby dobrze się czujesz, to po co byś brał leki? To straszne głupoty opowiada. Dlatego, że
nie biorąc leków, w najlepszym przypadku ląduje się w szpitalu, a w najgorszym przypadku ląduje się w kostnicy, bo się popełnia samobójstwo. Ty miałeś kilka prób samobójczych ze sobą, czy możesz o nich opowiedzieć? Ja jestem raczej ateistą, nie wierzę w Boga, ale tam na górze chyba mnie nie chcą, bo próbowałem się zabić 3 razy i nieudolnie. Raz sobie chciałem podciąć żyły, raz się chciałem powiesić, no ale tam chyba na górze mnie nie chcą. Mam u siebie w Radomiu taką kochaną pielęgniarkę. Przed śmiercią chciałem z nią porozmawiać. Troszkę żeśmy porozmawiali i poszłem z tyłu za oddział. Miałem taką bardzo ostrą żyletkę, dosyć mocno rozciąłem na przegubie łokciowym, rozciąłem mocno mięśnie skóry, żeby dostać się do jak najgrubszej żyły. I wie pani co? Żyła była oblepiona czymś tam i krwią. Próbowałem to przeciąć, nie mogłem, bo żyletka się ześlizgiwała z żyły. Sanitariusz, znaczy salowy, przez okno zobaczył, co się dzieje, złapał mnie, spacyfikował mnie i mnie opatrzyli. Ty pomagasz innym schizofrenikom. Staram w internecie, służysz radą i z czym jakby oni najczęściej się zgłaszają, jeśli chodzi o branie, niebranie leków? Zazwyczaj kończy się powrotem do szpitala. W szpitalu, standardowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym to jest 6 tygodni. A to jest po to zrobione tak, żeby we krwi było odpowiednie stężenie leków. A jeżeli leki zaczynają spadać, nie bierze się leków i leki zaczynają spadać, to wtedy zaczynają się głosy, jakieś różne tego typu historie. Mhm. Czy leki mogą być źle dobrane? Na początku, jeśli chodzi o początkową fazę choroby, to lekarz, to jest loteria. Lekarz nie, za pierwszym razem raczej wątpię, żeby dobrał leki, bo to jest loteria. Dopiero mnie na przykład zmieniali leki 4 razy. Ja to zawsze powtarzam, jeśli ktoś mówi, że aha, masz schizofrenię, ale teraz dobrze się czujesz, nie bierz leków, to gada straszne głupoty. Tak. Powiedz, z jakim ty odbiorem społecznym się spotykasz? Odbiór społeczny jest zły, bo większości osobom się wydaje, że wariat, schizofrenik, zamknąć go w zakładzie psychiatrycznym, a klucz zakopać. Ale tak to nie działa. Schizofrenicy są i adwokaci, pomoc domowa. Ta choroba dotyka każdej warstwy społecznej. Co jest dla ciebie w całej tej chorobie, która właśnie uspokaja się, nawraca, tak jak powiedziałeś, nie da się jej nigdy wyleczyć, trzeba po prostu brać leki. Co jest dla ciebie w tym najtrudniejsze? Jaki aspekt tej choroby? To, że muszę walczyć sam, bo większość ludzi nie ma pojęcia o tej chorobie. Ja jestem sam i sam walczę. Na szczęście mam serce żołnierza sił specjalnych. Nigdy się nie poddaję. Do tego ci życzę i bardzo ci życzę, żebyś, myślę, że ty też pomagasz wielu osobom, żeby one nie walczyły same, bo widziałam twoją aktywność w internecie i rzeczywiście myślę, że jesteś ogromnym oparciem dla wielu, wielu chorych. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Michał. Dziękuję bardzo.